E407, dzisiaj o tym mowa, kochani. Co to jest E407 i dlaczego w świecie food mówi się nie zażywać, nie brać, unikać, no. Co to jest w ogóle ten karagen, bo o tym dzisiaj mowa. Muszę wam powiedzieć, kochani, że karagen to jest takie świństwo, które po cichu przede mną, przed tobą i przed nami wszystkimi, którzy na to patrzymy, na co dzień ładowane jest do żywności. Nie byle jakiej żywności, czyli często używana zamieszka do zup, często używane dla dzieci do płatków z mlekiem. Kochani, E407, czyli karagen, powszechnie dostępny jest, kochani, w marketach, dostępny jest w sklepach spożywczych, dostępny jest na każdym rogu, można by rzec, a jest to, kochani, nic innego jak na przykład mleko czy śmietana. Tak jest, kochani, właśnie tam ładowany jest karagen, a karagen to jedno wielkie świństwo i lepiej go unikać. Także następnym razem, zanim pójdziesz do marketu i zobaczysz śmietanę za ₩76, a obok będzie stała za 2,20, zastanów się, czy te 70 groszy, które zaoszczędzisz na śmietanie, nie wydasz za 10 lat razy 500 na lekarza. Karagen to związek taki chemiczny, który tak go nazwę, chemiczny, choć może się nie znam, może coś źle powiedziałem, można by mnie warto poprawić, ale karagen to jest, kochani, takie świństwo, bo ja tak nazwę, które ładowane jest powszechnie do śmietany, ładowane jest do serków różnego rodzaju, ogólnie ładowany jest ten karagen do nabiału. I to jest takie świństwo, które gdzieś ich tam w nas sobie żyje, tak po cichutku, o czym my nie mamy świadomości, bo chcieliśmy zaoszczędzić 70 groszy i przyczynia się do tego, że my pijemy tę śmietankę razem z zupką, mówimy miam, miam, ale smaczne, ale smaczne, ale smaczne. W porządku, może i smakuje, ale co się w tobie dzieje? Co z tobą będzie za 10 lat, jak codziennie będziesz ładował w siebie karagen? Poczytaj na internecie, zastanów się. Dobrze radzę. A my, kochani, dzisiaj zapraszamy do nas na chozowskie krupówki. Trzymajcie się, kochani, jeszcze jedna transmisja, ale już na żywo. Dzisiaj przed nami. Trzymajcie się, hej!